Cześć, nazywam się Kamil Berger, a to mój Shih Tzu Wiktor. Od lat jestem związany z Warmią i Mazurami. Bardzo często piszecie do mnie na social mediach, na LinkedInie lub na Facebooku, gdzie można spędzić świetnie czas, jakie miejsca odwiedzić i gdzie pojechać w krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Dziś Rucianę Nida. Rucianę Nida to malownicza gmina turystyczno-wypoczynkowa położona w samym sercu Puszczy Piskiej. Obszar gminy wyróżnia się wyjątkowo dużym udziałem jezior. Najbardziej znane to Jezioro Śniardwy, nazywane często Mazurskim Morzem, przepiękne Jezioro Nickie, natchnienie pisarzy i poetów, czy Jezioro Bełdany. Warto wiedzieć, że przez zachodnią część gminy przepływa królowa mazurskich rzek Krutynia, uznawana przez wielu za jeden z piękniejszych niż innych szlaków kajakowych w Polsce. Gmina ma do zaoferowania wiele atrakcji turystycznych, których część poznacie w tym oraz kolejnych odcinkach. Witamy w Galindi. Jeśli nie jest Ci obce pojęcie czakra, albo jesteś fanem Gry o Tron, koniecznie zobacz to miejsce. Zapraszam. O! No to widzę, że my Galindowie mamy grzecznych tutaj gości. Recenzję nasz Gal wystawi. Dobry to człowiek, dobry. Pozwoli wejść. Ręce ma niesplamione, o czym poświadcza jego jęzorek. Witamy w naszej Galindzie, tu na tym półwyspie. 2000 lat temu zaczęła się rozwijać kultura Galindów jako jednego z plemion Bałtów Zachodnich. Także nie jest to imaginacja czy urojenie wodza, ale fakt historyczny, o którym bardzo mało się mówiło. Od lat 25 kontynuujemy nie w aspekcie odkurzania, tak jak się robi to w skansenach czy muzeach archeologicznych, ale w aspekcie korzystania z doświadczeń naszych pradziadów, aby rozwiązać problemy dnia dzisiejszego. Wyjaśnię, że imię Izegus II to jest historyczne imię wymienionego w kronikach po łacinie Rex Major. Izegus, władca, który miał w okolicach Giżycka na wyspie Gilma swoją siedzibę, ale w ogóle miał spory obszar, którymi zarządza. Obszar obecnie w naszej Galindzie, bo to jest moja własność prywatna, znajduje się na półwyspie u ujścia rzeki Krutyni, która tam wpływa do jeziora Bełdany. Jezioro Bełdany stanowi jedno z tych wielkich jezior mazurskich. Widziałem w waszej ofercie wyścigi bądź podróże psimi zaprzęgami. A czy mój mały Galind nadałby się na... No, chyba jako przewodnik, tak. Czyli raczej by... Byłby na luzie. Raczej by nie pociągnął sali. No nie, nadałby kierunek. Ja muszę powiedzieć, że mamy do tych takich zimowych atrakcji, czyli do tych zaprzęgów psich, specjalnego specjalistę, powiedziałbym wieloletniego mistrza wielu międzynarodowych zawodów. To jest taki biegnący wilk się nazywa. To wygląda w wodzu jak narty, ale na pewno wyprowadzisz mnie z błędu. To są bagienne narty Galindy. Naprawdę? No i tu nakładamy to. I tam są niektóre nawet pięcioosobowe. A to są podwójne? I tak, no bo to idziemy po bagnie i jak grupa ćwiczy, to w pewnym czasie nabiera wprawy i dość szybko mogą rywalizować. Słyszałem, że chodzenie po bagnach wciąga. Wciąga, jak ktoś nie umie. No. A czym wodą jest czakra? Czakra jest właśnie ośrodkiem energetycznym określonej częstotliwości. 12 lat temu grupa Szwajcarów powiedziała, że mamy tu miejsce mocy, czyli czakry. Nie wierzyłem w to, ale gołym okiem widać, że coś tu jest. Coś tu jest. I tak samo jak tamte drzewo biegnie z kolei gałęziami na wschód, ale w stronę czakramy. Mamy nasze
piękne, śpiewające i tańczące rusałki. Ale piękno nie jest wcale takie, powiedziałbym, bezpieczne. Ponieważ potrafiły te rusałki, gdy już oczarowały tańcem, śpiewem młodzieńców, załaskotać ich na śmierć. Każdy ma galindię w sobie, tylko nie każdy może ją odnaleźć. Ja proponuję, aby z racji doświadczeń tego pobytu w galindii nadać imię magiczne oko. Maczuga do góry i tu udrażniam trzecie oko. Ho! Oto ten galind otrzymał od wodza i z Regusa II imię magiczne oko. I stuknięcie maczugami przypieczętuje ten fakt. Krzyknie swoje imię. Niech pójdzie na cztery strony świata. Magiczne oko! Magiczne oko! I tak oto zostałem galindem. Niesamowity klimat tego miejsca na długo pozostanie w moim sercu. Ogromna dawka pozytywnej energii wodza i Zegusa II przez wiele dni zastępowała mi poranną kawę. A Wiktor? Jak to Wiktor? Poznał nowego psiego kumpla, został gwiazdą galindii, no i stwierdził, że tutaj zostaje. Przyznam, że taka myśl pojawiła się również w mojej głowie. Niestety czas na nas. Żegnamy się zatem z wodzem oraz pozostałymi mieszkańcami galindii i jedziemy dalej mazurskim szlakiem przygód. A już w następnym odcinku Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie. Do zobaczenia!